Siema, tutaj Bartek, jesteśmy na Track Me, mamy tutaj Red Team Fundamentals. Jest to nowy tutaj, o zaraz, gdzie to jest? Tutaj mamy Learn and Win Prize, to jest właśnie dużo fajnych nagród. Jak wy wyglądacie pierwszy odcinek, który jest po tej dacie. I generalnie mamy puffa, jest to cały Red Team puff. Połowę z tego pewnie mam zrobioną, także to co, lecimy! Cyberbezpieczeństwo to ciągły wyścig między hakerami w białych kapeluszach, a hakerami w czerwonych kapeluszach. Wraz z ewolucją zagrożeń w świecie cybernetycznym rośnie zapotrzebowanie na bardziej wyspecjalizowane usługi, które pozwolą firmom najlepiej, jak potrafią, przygotować się na rzeczywiste ataki. Podczas gdy konwencjonalne działania związane z bezpieczeństwem, takie jak oceny podatności, testy penetracyjne, mogą zapewnić doskonały przegląd stanu technicznego bezpieczeństwa firmy, mogą przeoczyć inne aspekty, które może wykorzystać prawdziwy napastnik. W tym sensie możemy powiedzieć, że konwencjonalne testy penetracyjne są dobre w pokazywaniu luk w zabezpieczeniach, dzięki czemu można podejmować proaktywne środki, ale mogą nie nauczyć się, jak reagować na trwający atak zmotywowanego przeciwnika. Cele: poznanie podstaw zaangażowania Red Teamu, zidentyfikowanie głównych komponentów, poznanie różnic między Red Teamem a innymi rodzajami działań związanych z cyberbezpieczeństwem. Wymagania są takie, żeby skończyć Union Penetration Tested Learning Path. Wydaje mi się, że skończyłem. Tak jest. No i co? Completed. No i tu mamy ocenę podatności. Jest to najprostsza forma oceny bezpieczeństwa, a jej głównym celem jest zidentyfikowanie jak największej liczby luk w jak największej liczbie systemów w sieci. W tym celu można poczynić ustępstwa, aby skutecznie zrealizować ten cel. Na przykład maszyna atakującego może zostać umieszczona na liście dozwolonych w dostępnych rozwiązaniach bezpieczeństwa, aby uniknąć zakłócania procesu wykrywania luk w zabezpieczeniach. Ma to sens, ponieważ celem jest przyjrzenie się każdemu hostowi w sieci i indywidualna ocena jego stanu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu firmy jak największej ilości informacji o tym, na czym należy skoncentrować działania naprawcze. Podsumowując, ocena podatności koncentruje się na skanowaniu hostów pod kątem podatności jako pojedynczych jednostek, tak aby można było zidentyfikować braki w zabezpieczeniach i wdrożyć skuteczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony sieci z zachowaniem priorytetów. Większość prac można wykonywać za pomocą zautomatyzowanych narzędzi i wykonywać przez operatorów bez konieczności posiadania dużej wiedzy technicznej. Co ty kurwa pierdolisz? Że niby automaci ci znajdzie większość? No cóż. Już mi się ten pokój nie podoba. Na przykład, gdybyś przeprowadził ocenę płatności w sieci, normalnie próbowałbyś przeskanować jak najwięcej hostów, ale w rzeczywistości nie próbowałbyś w ogóle wykorzystać żadnych luk. Okej. Testy penetracyjne. Oprócz skanowania każdego hosta w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach, często musimy zrozumieć, w jaki sposób wpływają one na naszą sieć jako całość. Testy penetracyjne zwiększają ocenę podatności, umożliwiając pentesterowi zbadanie wpływu atakującego na całą sieć, wykonując dodatkowe kroki, które obejmują próby wykorzystania luk znalezionych w każdym systemie. Jest to ważne, ponieważ czasami w systemie może istnieć luka, ale zastosowanie kontrolne kompensacyjnie skutecznie umożliwia jego wykorzystanie. Pozwala nam również przetestować, czy możemy wykorzystać wykryte luki w zabezpieczeniach danego hosta. No i posteksploitacja na dowolnie skompromitowanym hoście, co pozwala nam przeprowadzanie posteksploitacji na dowolnie skompromitowanym hoście, co pozwala nam dowiedzieć się, czy możemy wydobyć z nich przydatne informacje lub czy możemy ich użyć do przestawiania się na inne hosty, które nie były wcześniej dostępne z miejsca, w którym się znajdujemy. Testy penetracyjne mogą rozpocząć się od skanowania w poszukiwaniu luk, tak jak zwykła ocena luk w zabezpieczeniach, ale dostarczają dalszych informacji o tym, jak atakujący może użyć luki w celu osiągnięcia określonych celów. Chociaż koncentruje się na identyfikowaniu słabych punktów i ustanawianiu środków ochrony sieci, uwzględnia również sieć jako cały ekosystem i sposób, w jaki atakujący może czerpać korzyści z interakcji między jej komponentami.
Gdybyśmy mieli przeprowadzić zespół realizacyjny przy użyciu tej samej przykładowej sieci co poprzednio, oprócz preskanowania wszystkich osób w sieci pod kątem luk zabezpieczenia, spróbować potwierdzić, czy można je wykorzystać, aby pokazać wpływ, jaki może mieć atakujący na sieć. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że w jakichś tam firmach się tak robi, bo u mnie generalnie, jeżeli nie możesz wykorzystać luki, no to w tym momencie oceniasz, że jest atak complexity na high w CVSS-ie. CVSS kalkulator. Czyli powiedzmy, że gdzie ty jesteś? Bo bez. O Jezus, nieważne. Bez potwierdzenia tego luki, no to ja nie wiem, czy ją można wykorzystać, czy nie. No, bez sensu trochę. Ale dobra. Analizując, teraz dalej. Zaawansowane, uporczywe zagrożenia i często regulowane testy penetracyjne to za mało. Podczas gdy konwencjonalne działania związane z bezpieczeństwem, o których wspomnieliśmy, obejmują wykrywanie większości luk technicznych, istnieją ograniczenia dotyczące takich procesów i zakresu, w jakim mogą one skutecznie przygotować firmę przed prawdziwym napastnikiem. Takie ograniczenia obejmują time consistency, budget, limited scope, non-distributive, heavy IT focus. W konsekwencji niektóre aspekty zmiany może znacznie różnić się od prawdziwego ataku, takie jak testy penetracyjne są głośne. To racja. Zazwyczaj pentesterzy nie wkładają zbyt wiele wysiłków, próby pozostają niezauważonym. W przeciwieństwie do prawdziwych napastników, nie mają nic przeciwko byciu łatwym do wykrycia, ponieważ zostali zobowiązani do znalezienia jak największej liczby luk w zabezpieczeniach na jak największej liczbie hostów. I tutaj jeszcze powinno się dodać w jak najkrótszym czasie. To jest jeszcze tego, że jak najkrótszy czas, że generalnie to my trzeba się śpieszyć czasami, ponieważ Ten test internetowy nie będzie trwał pół roku, tylko na przykład tydzień, dwa. dlatego trzeba napierdalać czasami zdrowo. Dalej można przeoczyć nietechniczne wektory ataku, ataki oparte na socjotechnikach lub włamaniach fizycznych zwykle nie są uwzględniane w testowanym programie. Jest to osobna usługa, więc jak ktoś chce, no to może sobie wykupić samą usługę. Logiczne. Złagodzenie mechanizmów bezpieczeństwa podczas wykonywania regularnych testów penetracyjnych. Niektóre mechanizmy bezpieczeństwa mogą być tymczasowo wyłączone lub złagodzone dla zespołu testującego na korzyść wydajności. Chociaż może to zabrzmieć sprzecznie z intuicją, należy pamiętać, że pentesterzy mają ograniczony czas na sprawdzenie sieci. O! To jest to. Dlatego zwykle nie należy tracić czasu na szukanie egzotycznych sposobów na ominięcie IDS-ów, IPS-ów, WAF-a, oszustw, włamań, inne środki bezpieczeństwa, a raczej skupić się na przeglądzie krytycznej infrastruktury technologicznej pod kątem podatności. Czasami jednak trzeba się na tym skupić, ponieważ wiesz, że coś jest podatne, ale wycinacie jakiś głupi właśnie IDS, IPS czy WAF i trzeba właśnie się na tym skupić po prostu. I się traci na przykład 2 dni, ale jak się te 2 dni straci, to już potem idzie tak, tak o. Bla, 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 bla. Z drugiej strony prawdziwi napastnicy znani jako APT, wykwalifikowane grupy, sponsorowani przez narody, zorganizowane grupy przestępcze, bla, 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 bla. Czy ocena podatności przygotowuje nas do wykrycia prawdziwego napastnika w naszej sieci? Nie. Czy podczas testu obawiasz się, że zostaniesz wykryty przez klienta? Nie. Czy wysoce zorganizowane grupy wykwalifikowanych napastników są określane jako Advanced Persistent Threats? Kurde. Red Team O Jezus, jak się to wymawia? Engagements. Engagement. Zaręczyny? A nie ma. Jakie to ma tłumaczenie inne? Tylko zaręczyny. What the fuck? Okej. Aby nadążyć za pojawiającymi się zagrożeniami, zaprojektowano Red Team Engagements. Aby przesunąć punkt ciężkości z regularnych testów penetracyjnych na proces, który pozwala nam wyraźnie zobaczyć możliwości naszego zespołu ofensywnego w wykrywaniu i reagowaniu na rzeczywiste zagrożenia. Nie zastępują tradycyjnych testów penetracyjnych, ale uzupełniają je, koncentrując się na wykrywaniu, reagowaniu, a nie na zapobieganiu. Red Team to termin zaproszony z wojska. W różnych grupach wojskowych wcielałaby się. W różnych ćwiczeniach wojskowych grupa wcielałaby się w rolę Red Teamu, aby symulować techniki ataku w celu przetestowania zdolności reagowania drużyny broniącej, ogólnie znanej jako Blue Team, przeciwko znanym strategom przeciwnika. Przetłumaczone na świat cyberbezpieczeństwa Red Team Engagements, widzę, że to bardziej jako zaangażowanie jeszcze może być tłumaczone, polega na naśladowaniu taktyk, technik i procedur prawdziwego zagrożenia, czyli TTPS, dzięki czemu możemy zmierzyć, jak dobrze reaguje na nie nasz Blue Team i ostatecznie poprawić wszelkie stosowane
kontroly bezpieczeństwa. Każde zaangażowanie Red Teamu rozpoczyna się od zdefiniowania jasnych celów, często nazywanych klejnotami koronnymi lub flagami. I love flags. Od narażenia się na szwank danego krytycznego hosta, po kradzież poufnej informacji od celu. Zazwyczaj Blue Team nie jest informowany o takich ćwiczeniach, aby uniknąć wprowadzenia błędów w analizie. Red Team robi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć cele, pozostając niewykrytym i omijając wszelkie istniejące mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak firewall, antywirusy, EDR, IPS-y i inne. Zwróć uwagę, że w przypadku zaangażowania Red Teamu nie wszystkie hosty w sieci zostają sprawdzone pod kątem luk. Prawdziwy napastnik musiałby znaleźć tylko jedną ścieżkę do swojego celu i nie jest zainteresowany wykonywaniem zaszumionych skanów, czyli obfuskowanych, takich noisy scans, takich, no wiecie, które mogłyby wykryć Blue Team. Biorąc tę samą ścieżkę poprzednio w przypadku zaangażowania Red Teamu, w którym cele skompromitowanie serwera intranetowego, zaplanowalibyśmy sposób na osiągnięcie naszego celu przy jak najmniejszej interakcji z innymi hostami. Tymczasem zdolność Blue Teamu do wykrywania odpowiedniego reagowania można ocenić w ten sposób. Pym, pyrym, pym, pym, pyrym, pym, 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 pym. No właśnie. Należy zauważyć, że ostatecznym celem takich ćwiczeń nigdy nie powinno być pokonanie Blue Teamu przez Red Team, ponieważ Blue Team zawsze będzie pokonany, ale to taki szczegół. Ale raczej symulacja wystarczającej liczby TTP, aby Blue Team nauczył się odpowiednio reagować na rzeczywiste zagrożenia. W razie potrzeby mogą poprawić lub dodać mechanizmy bezpieczeństwa, które mogą ulepszyć ich możliwości wykrywania. Okay. Potyczki Red Teamu poprawiają się również w regularnych testach penetracyjnych, biorąc pod uwagę kilka płaszczyzn ataku. Infrastruktura techniczna, podobnie jak w zwykłym pentestie, Red Team będzie próbował odnaleźć techniczne luki, kładąc znacznie większy nacisk na ukrywanie się i unikanie. Inżynieria socjotechniczna, inżynieria społeczna, kierowanie do ludzi za pomocą kampanii phishingowych, połączeń telefonicznych lub mediów społecznościowych w celu nakłonienia ich do ujawniania informacji, które powinny być prywatne. No i fizyczne wtargnięcie, korzystając z technik takich jak otwieranie zamków, klonowanie RFID, wykorzystanie słabości elektronicznych, urządzeń kontroli dostępu w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych obszarów obiektów. W zależności od dostępnych zasobów, ćwiczenie Red Team można przeprowadzić na kilka sposobów. Full engagement, czyli pełne zaangażowanie, symulowanie pełnego przepływu pracy napastnika. Od początku kompromisu do osiągnięcia ostatecznych celów. O kurwa. Zakładane wykroczenia. Zacznijmy od założenia, że atakujący może przejął już kontrolę nad niektórymi zasobami i postara się osiągnąć cele stamtąd. Na przykład Red Team może otrzymać dostęp do danych uwierzytelniających niektórych użytkowników lub nawet do stacji roboczych w sieci wewnętrznej. No i następnie mamy ćwiczenia przy stole. Symulacja nad stołem, podczas której Red Team i Blue Team omawiają scenariusze, aby ocenić, jak teoretycznie zareagowaliby na określone zagrożenia. Idealny w sytuacjach, w których wykonywanie symulacji na żywo może być skomplikowane. Cele zaangażowania tego Red Teamu będą często określane jako flagi lub klejnoty koronne. Podczas potyczki Red Team typowe metody stosowane przez atakujących są emulowane przeciw celowi. Takie metody są zwykle nazywane TTP. Co znaczy TTP? Technique and Procedures. What? Okay. Głównym celem zaangażowania Red Teamu jest wykrycie jak największej liczby luk w zabezpieczeniach. Nie. Ten tester ma to robić. Red Team ma znaleźć jedno wejście. Okay. No i teraz mamy zespoły i funkcje zaangażowania. Jest nie kilka czynników i osób zaangażowanych w zaangażowanie Red Teamu. Involved with the Red Team engagement. No. Każdy będzie miał swój sposób myślenia i metodologię podejścia do personelu wykonującego zlecenia, jednak każde starcie można podzielić na trzy zespoły lub też komórki. Poniżej znajduje się krótka tabela instruująca każdy z zespołów oraz krótkie wyjaśnienie ich obowiązków. Red Team cel,
komórka red teamowa. Element, który tworzy ofensywną część walki red teamu, która symuluje strategiczne i taktyczne reakcje danego celu. Blue cell, niebieska komórka, to przeciwna strona red teamu. Zawiera wszystkie komponenty chroniące się docelową. Blue team zazwyczaj składa się z niebieskich ich członków, obrońców, personelu wewnętrznego i kierownictwa organizacji. Biała komórka służy jako sędzia między czynnościami red, czerwonych komórek, a reakcjami niebieskich komórek podczas ich starcia. Kontroluje środowisko, sieć zaangażowania, monitoruje przestrzeganie ROE, czyli Rules of the Engagement. Koordynuje działania niezbędne do osiągnięcia celów zaangażowania, koreluje aktywność red, czerwonych komórek. Okay. Dobra, tutaj jest taka teoria, która nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek mi się przyda w pracy, powiem szczerze. W sensie to jest takie, nie wiem. Ja bym zdał jakiś certyfikat bardzo teoretyczny. No i taką red team lead, planuje wszystko. Asystent leada, pomaga mu w tym. No i red team operator wykonuje zadania delegowane przez tego leada. No i tyle. Która komórka odpowiada za ofensywne? To będzie red cel. Do jakiej komórki uważa się zaufanego agenta? White cell? I dobra, teraz mamy struktury zaangażowania. Mam strukturę. No i tak, co my tutaj mamy? Podstawową funkcją Red Teamu jest emulacja przeciwnika, chociaż nie jest to obowiązkowe, jest powszechnie używane do oceny, co prawdziwy przeciwnik zrobiłby w środowisku przy użyciu swoich narzędzi i metodologii. Red Team może wykorzystywać różne łańcuchy cyberzabójstw. Cyber kill chain? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Aby podsumować i ocenić kroki i procedury zaangażowania. Blue Team często wykorzystuje cybernetyczne łańcuchy cyber kill chain do mapowania zachowań i rozbijania ruchu przeciwnika. Red Team może dostosować ten pomysł, aby przyporządkować przeciwnikowi TTP, techniki, taktyka, technika, procedura, do elementów starcia. Wiele organów regulacyjnych i normalizujących udostępniło swój Cyber Kill Chain. Każdy Cyber Kill Chain ma mniej więcej taką samą strukturę, a niektóre są bardziej szczególne lub inaczej definiują cele. W tym pokoju często będziemy odwołać się do Lockheed Martin Cyber Kill Chain. Jest to bardziej ustandaryzowany kill chain niż inne i jest często używany wśród Red Teamu i Blue Teamu. Okay. Elementy kill chainu zostały przedstawione w poniższej tabeli. Reconnaissance, weaponization, delivery, exploitation, installation, command and control, action on objective. To było tyle dziesiątki razy poruszane, że mi się nie chce tego czytać, więc ktoś może to poczytać. Gdy przeciwnik umieścił Mimikatsa. Mimikats to jest installation czy exploitation? Installation. Jaka technika ma na celu wykorzystanie... To chyba exploitation, tak? Tak. Okej. Okay. No i tak, wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, łączą się podczas wykonywania zaangażowania Red Team, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób komponenty i interscenariusze współdziałają. Przeanalizujemy uproszczony przykład zaangażowania, przejść do zielonego przycisku, aby kontynuować, zwrócić uwagę, w jaki sposób Cyber Kill Chain faza rozpoznania, zbieramy jak najwięcej, ok. Ok. Odpisałem każdemu.
Bo Jezu, to takie to przeklikanie do poczytania. Jezu, to ja to dziesiątki razy robiłem. Kurwa, człowiek się tu już martwi, próbuje, a tu proste rzeczy są. Submit, no i dobra. No i na końcu mamy konkluzję. Bla, 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 bla. No i ciekawego. Okej. Okay. No to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.